podstawy prawne, ale to jest uchwała w sprawie wniosku o wniosku o sprzedaż działki numer 21/15/30 w związku z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa numer 3470 łamane przez 2012 dnia 22 listopada 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie mówić do żaby nieruchomości przełożonej przy ulicy Bożego Ciała pozostającym w trwałym zarządzie wyżej wymienionym miasta. Prosi się o prezydenta miasta o uchylenie przedmiotowego zarządzenia i sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości według ceny rynkowej. Uzasadnienie jest integralną częścią umowy uchwały, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Obecna sytuacja finansowa miasta nakazuje racjonalne gospodarowanie majątkiem gminy miejskiej Kraków. Dzierżawa na 30 lat wspomnianej dzisiaj nieruchomości nie jest rozwiązaniem optymalnym dla żadnej ze stron, gdyż pozbawia ona gminę wpływów z tytułu np. podatku od nieruchomości czy opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zaś dla inwestora, jak uczy praktyka, jest to okres zbyt krótki dla pewnego zamortyzowania zbudowanego podziemnego parkingu. Dla przykładu parking na ulicy Powiśle ma okres amortyzacji 70 lat. To może doprowadzić do zbyt wysokich opłat dla przeciętnych mieszkańców tej części miasta, przez co parking, jak już kilka zlikwidowanych wcześniej na gazie, rozmieni swoją funkcję na inną, bardziej rentowną. Proszę Państwa, to zarządzenie, które no, część z Państwa dostała, bo jakby pocztą oficjalną dostaliśmy to zarządzenie, mówi o tym, że inwestor tam na tej części działki ma zorganizować ogólnie dostępny parking. Natomiast nie precyzuje się, na jakich zasadach ten parking będzie funkcjonował. I ja, powodowany swoim doświadczeniem, o którym powiedziałem, zresztą w wielu wypowiedziach prasowych pan Klimczak tutaj jest, kilkakrotnie mu na ten temat udzielałem głosu, jestem zwolennikiem rozwiązań jasnych i czytelnych. Jeżeli ta działka z tą nieruchomością jest nie do obronienia dla tej funkcji, aczkolwiek w Austrii czy w Niemczech stosuje się coś takiego, że nawet wielkie korporacje w swoich biurowcach na przykład wydzielają dwa piętra po to, żeby zrobić ogólnie dostępne przedszkole. No ale my może jeszcze nie dorośliśmy do tego. Natomiast 30-letni okres jest takim bardzo newralgicznym. Na 30 lat place targowe zostały wydzierżawione i wiemy, co z tymi placami jest, że no nie bardzo mamy wpływ na to, a wpływy z placu żydowskiego to jest, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy złotych miesięcznie, co jest kwotą jakby śmieszną. Dlatego intencja tej uchwały jest taka, żeby po prostu to sprzedać po cenach rynkowych, zamknąć sprawę, a ewentualnie pieniądze uzyskane można przeznaczyć. Oczywiście znowu nie ma zasady znaczenia pieniędzy w budżecie, ale jeżeli te, nie wiem, 300 tysięcy, 500 tysięcy, czy na ile te 350 metrów kwadratowych zostanie tam wycenione, do tego worka wleci, no to będzie szansa na wyciągnięcie tego. No, lewa strona równania musi się równać prawej. Tak się ładnie wczoraj wyczytałem gdzieś na Onecie, że po prostu radni z prezydentem znaleźli 30 tam ileś milionów, 65 milionów na inwestycje, no ale żeby znaleźć, to ktoś musi zgubić się na. No więc tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Kto się zabrał do dyskusji? Zatopię z jakiegoś też. Ja mam pytanie do pana referenta. Czy pan wie, czy powierzchnia tej działki, o której tutaj mowa w tym zarządzeniu, jest działką, która może stanowić zgodnie z przepisami prawa wybranego samodzielną działkę, na której można by było coś wybudować? Czas naprawdę byłoby zasobny, to jeżeli działka nie spełnia działki budowlane, na której można by coś było wybudować, to prezydent może to wydzierżawić lub też może sprzedać, ale ten czas jest to tak zwane jako dopełnienie do działki, bo ta działka nie może stanowić samodzielnej działki i ten czas nie kupi za wolnorynkowo, tylko po obniżony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, która mówi, że taka wartość musi być obniżona. Wydać się takie będzie to zasady. To znaczy, proszę Państwa, działka ma z dokumentów.
dokumentów wynika chyba 356 metrów kwadratowych. To jest działka pod ogródkiem jordanowskim, czyli działka przylegająca do jednej posesji z dostępem do chodnika. W związku z powyższym na 356 metrach kwadratowych w centrum Krakowa można postawić pawilon samodzielny, część budynku, kamienicę. Wobec tego, ale ja nie chcę przesądzać, jakby no, tak to nazwaliśmy, być może nazwaliśmy to niezręcznie, natomiast dla nas istotna była na komisji, jak dyskutowaliśmy na ten temat, intencja po prostu, żeby sprawę jakby zamknąć. Żeby z jednej strony był wpływ konkretnie do budżetu miasta, z drugiej strony, żeby inwestor miał rozwiązane ręce, żeby nie miał jakiegoś ta koncepcja tego ogólnie dostępnego parkingu mi się o tyle nie widziała, że parkingi podziemne czy miejsca postojowe pod budynkami, na przykład na ulicy Kupa, zostały zamienione na zaplecze gastronomiczne bardzo szybko, tam pani przez moment tam chodnik spał. Przy ulicy Miodowej, w słynnej Ligusówce, która wzbudzała tyle kontrowersji, połowa miejsc postojowych jest również zamieniona na zaplecze gastronomiczne, co oczywiście odbiło się czkawką, ponieważ no, miejsca postojowe nie były klimatyzowane, a zaplecze powinny musi być klimatyzowane, jak klimatyzacja w budynku nie wydala. Przy ulicy Paulińskiej, żeby iść jak najdalej, w hotelu Secesja też pierwotnie pod budynkiem były miejsca postojowe, które bardzo szybko zamieniono na salę konferencji. Pana referenta, mam takie jeszcze pytanie, żeby to wszystko tutaj na naszej sali wyjaśnić do końca. Bo wcześniej, jak przyjmowaliśmy projekt uchwały, który stał się już uchwałą naszej dzielnicy, Rady Dzielnicy Pierwszej Kraków Stare Miasto, w sprawie przeniesienia ogródka jordanowskiego z ulicy Bożego Ciała, pan radny tutaj bardzo ładnie to opowiadał, ale jednocześnie pan powiedział, że Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z panem dyrektorem Niezawitowskim, jak gdyby, ja to tak zrozumiałem, jest żywo zainteresowany tą działką i być może, że Muzeum Miasta Krakowa przejmie tą działkę. Nie tą, ja, przynajmniej. Nie tą? Nie. Aha, no to ja źle zrozumiałem, przepraszam, wycofuję wobec tego. Nie, to ja żeby nie było nie to powiedzmy, rozmawiamy o dwóch różnych działkach. Działka, której dotyczy ta uchwała, to jest działka pod obecnie jeszcze istniejącym ogródkiem jordanowskim przy ulicy Bożego Ciała. Natomiast w poprzedniej uchwale sugerowałem, że jest takie miejsce, które no tutaj widzimy, które już kiedyś było wskazywane. W zasadzie jest to jedyne miejsce w tym obszarze, to jest na tyłach synagogi, gdzie to miejsce zostanie, nie wiem czy formalnie już, ale przekazane w użytkowanie Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa. No to dalej pozostanie terenem gminy. Tamtą. To są dwie różne działki. Bardzo dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, bo ta sprawa już była przecież chyba w zeszłej kadencji. Tu można by było przypomnieć to, bo nie do końca pamiętam, co byśmy wtedy głosowali. Bo właśnie żeśmy głosowali, że chyba trwały zarząd i była straszna awantura, o ile pamiętam, o ten trwały zarząd. Więc teraz jak mogę wyjaśnić? No, tak. No, że była jakaś straszna zawierucha, więc chciałabym, żebyśmy sobie tak już otworzyli, bo żebyśmy nie wpadali w jakąś paranoję, że raz Zwrócił się z mieszkańców Krakowa i mówił, że jeżeli tam nastąpi zabudowa, to on przechodząc ulicą Krakowską straci widok na Bożego Ciała. Pamiętasz? No właśnie uprzednio. Przewodniczący powstała komisja w tej sprawie. Tak, Komitet Ochrony Widoku na Bożego Ciała z ulicy Krakowskiej. I później byśmy byli sami, chcieliśmy jakby pracę utrzymać jak najdłużej. Nie udało się.
Resztę. To znaczy, proszę Państwa, to Komitet Ochrony Duchu Kościoła od strony krakowskiego Rzegosiała, to jest pan Jacek, no między innymi mąż nieżyjącej już radnej, którejś tam, nie wiem, pierwszej czy drugiej kadencji. Pan Jacek Kwiatkowski, Złotnik. I on no, taką ideę miał, takie stowarzyszenie zawiązał. To była jakby jedna sprawa. Natomiast potem Zikid bardzo nalegał, żeby teren pod ogródkiem jordanowskim przekazać mu w trwały zarząd, nie mówiąc o co mu chodzi. Tylko, że chce mieć trwały zarząd. I część radnych, czując jakby pismo nosem, to było w tej kadencji, ta uchwała, która została przygotowana, że dajemy w trwały zarząd, nie przeszła, nie uzyskała akceptacji rady, natomiast nikt czujnie nie przygotował uchwały negatywnej w tej sprawie. W związku z powyższym, z formalnego punktu widzenia, rada nie wypowiedziała się, bo uchwała o trwałym zarządzie nie przeszła. Natomiast, jak Państwo wiecie, uchwała, która nie przechodzi, nie jest automatycznie uchwałą na nie. W związku z tym ja domniemuję, już nie sprawdzałem tego, że ponieważ prezydent miasta nie miał negatywnej opinii w tej sprawie, pozytywnej też nie miał, a ponieważ Zikidowi bardzo na tym zależało, w związku z powyższym przekazał to w trwały zarząd. Dziękuję. Ja się zgłaszam, tak, ja chciałem do tego, bo to było też, byłem na tej komisji i to też było poruszane. Ja wtedy nie miałem ze sobą statutu, ale sobie w domu sprawdziłem, więc jeżeli chodzi o projekt uchwały, bo to byśmy wtedy trzy razy procedowali nad tym, i to też specjalnie sprawdziłem. Dwa razy zostało to zdjęte z porządku obrad, a raz zostało poddane pod głosowanie, znaczy ten trwały zarząd, i wtedy w głosowaniu była równość. I jest tak w statucie. Projekt uchwały, który nie uzyskał w głosowaniu wymaganej większości, uznaje się za odrzucony, czyli ten projekt był odrzucony. To nie, że jego w ogóle nie było, tylko ten projekt o trwały zarząd, czyli o pozytywną opinię, został odrzucony. To nie, że pan Jacek powiedział, że projekt, który nie uzyskuje w głosowaniu w większości, no to tak jakby tak jakby go nie było. No, tak, jakby go nie było. On jest odrzucony, więc można po prostu z tego wnioskować, że rada miała opinię negatywną na ten. Nie, nie. No to zostawiła stanowisko. Jeżeli uchwała pani Krzysztofa jest pozytywna, pozytywnie opiniuje się trwały zarząd, a radni zagłosują. Kto jest za pozytywnym? Nikt. Przeciw? Wszyscy. To uchwała zostaje odrzucona, czyli nie ma. To nie jest negatywna. Dobra. W momencie, kiedy ktoś chciałby, bo są wszyscy przeciwni trwałemu zarządowi, a nikt nie zorientuje się, że trzeba wprowadzić poprawkę, żeby w tym pierwszym paragrafie słowo pozytywnie zmienić na negatywnie, może się ktoś zorientować, to wtedy będzie negatywna, a tak nie ma jej. Nie no, to było 8 do 8. Nie widzę głosu w tych dyskusji, to w takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęcie projektu? Ja. To czy liczy? Pani 6, 9, 10, 3, 14 osób. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Jedna jest przeciw. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? Zero. 14 za, przeciw, 1 wstrzymała się, 1 osoba.